zaczynam przynosić coraz więcej książek, to chyba nie dobrze. Dzisiaj miało być o wcieleniu. Wczoraj mieliśmy niepokalane poczęcie. Dzisiaj wcielenie. Zacznijmy od przypomnienia sobie dzisiejszej kolekty, czyli modlitwy mszalnej. Właśnie dlatego, że ona mówi o tej tajemnicy. Boże, przez narodzenie Twojego Syna z Najświętszej Dziewicy Maryi zajaśniała przed całym światem Twoja potęga. Spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę w tajemnicę wcielenia i sławili ją z pełnym miłości i oddaniem. To jest jakby synteza tego, co na temat wcielenia można powiedzieć i jakie ze sobą ta tajemnica zagrożenia niesie, czy w pewnym sensie mówienie na temat tej tajemnicy. Dlatego, że jak zwróciliście uwagę, może być, ta wiara może być naruszona, czyli może być w jakiś sposób nieprawdziwa, czy nieprawdziwie mówiona. I mówiliśmy o tym, że patrzymy na to Boże Narodzenie jak na taką apokalipsę, czyli właśnie koniec świata. W takim sensie przenośnym coś się kończy, również obraz Boga jakiś pewien musi w nas umrzeć. Ale też jako na objawienie, czyli tego jak jest naprawdę. Taki jest sens apokalipsy. I tajemnica wcielenia, przypomnijmy sobie to, mówi nam przede wszystkim, że z nieskończonej miłości do swego Ojca i do rodzaju ludzkiego Syn Boży za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem i wziął ciało z Maryi Dziewicy. Czyli ten, który był zrodzony przed wiekami przez Ojca, został również zrodzony w czasie za sprawą Ducha Świętego, stał się człowiekiem. I jak to mamy formułę Soboru z Chalcedonu, w jednej osobie zjednoczył dwie natury, boską i ludzką, niczego nie mieszając ani nie dzieląc. To tyle, co mówi formuła katechizmowa. Natomiast jak chwilę się nad tym zastanowimy, tak na zdrowy rozum, najlepiej patrząc na dzieciątko w żłóbku, no to jeżeli to jest prawda, no to że jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem, to nie ma większej tajemnicy na tym świecie. Pomyślcie sobie. Mówimy, że Jezus z Nazaretu jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Zacznijmy od tego, że jest prawdziwym człowiekiem. Najczęściej mówi się, kaznodzieje tak mówią, no, że był prawdziwym człowiekiem, czyli odczuwał senność, spał i jadł. Jeżeli to jest człowieczeństwo, może dla niektórych tak, nie? Ale jednak dobrze wiemy, że piękno bycia człowiekiem i ból bycia człowiekiem ogranicza się poza bycia niewyspanym i głodnym. Prawda? Pomyślcie sobie o jakby wszystkich radościach, nadziejach, bólach, smutkach, strapieniach, rodzajach szczęścia i w ogóle, jakie przeniknęły serce człowieka każdego, no to żadna z tych rzeczy nie była obca Synowi Bożemu, który stał się człowiekiem. Prawdziwie był człowiekiem. Jakby odpryski tego w pewnym sensie mamy w Ewangelii, nie? Na przykład nawet nie to, że Jezus płacze nawet nad grobem Łazarza, nie? To też jest bardzo tajemnicza scena, ale że ostatnie chwile przed swoją męką spędzał przyjaciół w Betanii. Żegna się z nimi, nie? Bardzo takie ludzkie. Ale to, że jest prawdziwym człowiekiem, oznacza również, że musiał się uczyć. Tam, że nie miał chodzić, mówić, to jest jedna sprawa. Ale że na przykład musiał się uczyć Pism Świętych. Musiał się uczyć czytać. Józef go musiał uczyć się modlić. No bo jak był człowiekiem, to tego nie umiał. Uczył się rozpoznawać ludzi. To od razu nam się otwiera pytanie. Tutaj ksiądz, ojciec Janusz, mam nadzieję, że zaraz nie zacznie przygotować stosu, jak to pytanie postawię, nie? Czy wiedział, że był Bogiem? W którym momencie do niego ta świadomość dotarła? No bo skoro był prawdziwym człowiekiem.
Więc są to jakby wielkie takie tajemnice. A z drugiej strony, równolegle obok, nigdy nie przestał być prawdziwym Bogiem. Czyli był wszechwiedzący, wszechpotężny, równy Ojcu, nieśmiertelny. Wszystko to, co przypisujemy Panu Bogu. Jakby wcielenie nic, jakby w cudzysłowie, mu nie zaszkodziło. Nic mu nie odjęło ze splendoru bóstwa. Więc jest to olbrzymia tajemnica. Różnie pisali na ten temat. Wczoraj polecałem wam ojca Jacka Boleskiego, dzisiaj literatura piękna. Nie ma lepszej książki, która w taki sposób, no wiadomo, beletrystyczny to opisuje, niż Jezus z Nazaretu Bransztetera. Jak nie czytaliście, koniecznie przeczytajcie. Jemu się udało, Bransztetterowi udało się chyba to jakoś tak właśnie językiem powieści opisać, jakby te dwie tajemnice, które się przenikają. Czy udało mu się opisać, że daje takie intuicje do myślenia, wobec jakiej tajemnicy stajemy. Podsumowanie tego pierwszego punktu, bo za chwilę przejdziemy do drugiego, niech będzie urywek z szóstego rozdziału drugiej księgi o zasadach Orygenesa. Orygenes był człowiekiem, od którego, jak się go czyta, też zachęcam do czytania Orygenesa, był człowiekiem, od którego warto się uczyć pytań. On nie tylko umiał stawiać pytania, ale też potrafił wytrzymać, że nie zna odpowiedzi. To jest wielka cnota. Orygenes pisze tak o wcieleniu Chrystusa. Skoro więc rozważyliśmy tyle wzniosłych zagadnień dotyczących natury Syna Bożego, w najwyższe zdumienie wprawia nas, że owa przewyższająca wszystko natura ogołociła się ze swego majestatu, stała się człowiekiem i przebywała między ludźmi. Poświadcza to wdzięk rozlany na jego wargach, Ojciec Niebieski, oraz znaki, cuda i dzieła, których dokonał sam Chrystus. On przed swym cielesnym pobytem na ziemi wysłał poprzedników, zwiastunów i proroków swego przyjścia. Po wstąpieniu zaś do nieba sprawił, że święci apostołowie, ludzie napełnieni mocą Jego bóstwa, a wywodzący się przecież z niedoświadczonych i niewykształconych celników i rybaków, nawrócili cały świat. Jednakże wśród tych wszystkich cudów i wspaniałości otaczających Chrystusa, właśnie to jest najbardziej zadziwiające i niepojęte dla ułomnego rozumu ludzkiego. W jaki sposób możemy zrozumieć, jak mamy pojąć, że owa potęga boskiego majestatu, owo słowo i mądrość Boga, w której zostały stworzone wszystkie byty widzialne i niewidzialne, zawarła się w ograniczonych rozmiarach człowieka, który pojawił się w Judei, że wstąpiła w łono kobiety, urodziła się, tak jak się rodzą niemowlęta, i płakała, tak jak płaczą małe dzieci. Jak Chrystus mógł się lękać śmierci, co zresztą sam wyznaje, i w jaki sposób poniósł śmierć najhaniebniejszą w ludzkiej opinii, chociaż po trzech dniach zmartwychwstał. Gdy zatem dostrzegamy w Chrystusie pewne cechy ludzkie do tego stopnia, że nie różni się on niczym od niedoskonałości wspólnej wszystkim śmiertelnikom, a z drugiej strony widzimy w nim wszystkie właściwości boskie, które przysługują jednemu pierwotnemu i niewysłowionemu bóstwu, wówczas rozum ludzki ogarnia takie zaskoczenie i zdziwienie, że człowiek nie wie, gdzie ma się zwrócić, czego trzymać i dokąd skierować. I w pewnym sensie to jest taki gest adoracji, który ten człowiek dokonuje, nie przed żłóbkiem, w jego czasach nie było żłóbka, ale myślę, że możemy jego słowa uznać za własne, kiedy będziemy obchodzili już niedługo Boże Narodzenie i rzeczywiście przed żłóbkiem staniemy. Będzie to prawdzie figurka, nie? Ale jednak daje to do myślenia. Nieskończony Bóg, który stał się niemowlakiem. I w ten sposób przechodzimy płynnie do drugiego pytania. Oczywiście nie jest to pytanie oryginalne, ale pytania klasyczne są najlepsze. No bo po co? No to wszystko brzmi fajnie, ale po co? Co to jest taka akrobacja, że Pan Bóg potrafi, że pokazuje, że potrafi? Nie? Po co mu to było? Czemu tam jest to potrzebne? Czy nie mógł tego dokonać, czasami to ludzie mówią, jednym aktem swojej woli i przecież byłoby po sprawie? A tu jakieś takie skomplikowane, trudne do udźwignięcia tajemnice ludziom zadaje do
uwierzeniem. Te pytania, które człowiek sobie może postawić, czemu to służy? Oczywiście to jest skomplikowane zagadnienie, ale myślę, że możemy to na nasze potrzeby dzisiaj uprościć do następującego stwierdzenia. To wynika z tego, że my mamy bardzo indywidualistyczne podejście do życia. Każdy z nas jakby patrzy przede wszystkim przez pryzmat własnego ja. Nie? My jesteśmy dziećmi Kartezjusza. Świadomymi, nieświadomymi, prawymi, nieprawymi, ale jesteśmy wszyscy dziećmi Kartezjusza. Myślę, więc jestem. Czyli w centrum jest ja. Natomiast, żeby zrozumieć pierwszy krok w kierunku rozumienia tajemnicy wcielenia, to są słowa świętego Pawła z listu do Rzymian, kiedy Paweł mówi: nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Innymi słowy, chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, że żyjemy w olbrzymiej wspólnocie i działania, czyny poszczególnych ludzi, którzy są na tym świecie, mają wpływ na działania, życie poszczególnych ludzi, którzy są jakby w jego okolicy, bliźnich, przyjaciół, sąsiadów i tak dalej. I to wiele nie trzeba sięgać. Pomyślcie sobie, jak jesteście zależni od swoich rodziców, swoje wasze zachowania chociażby. Nie? To jest taka skala mikro. Pomyślimy sobie, że wszyscy jesteśmy, żyjemy w epoce poznapoleońskiej. Napoleon wiecznie żywy, w dalszym ciągu na nas oddziałowuje. Prawda? Wszyscy mówimy językiem polskim, jesteśmy zależni od tego, co z językiem polskim wyrabiał 200 lat temu Adam Mickiewicz. Nie? I w tym momencie trzymamy się jak gdyby tylko tej płaszczyzny takiej przyrodzonej, socjologicznej, którą możemy zbadać w jakiś sposób, taki efekt motyla. Nie? Na takiej zasadzie to wygląda. Ale tajemnica wcielenia mówi nam jakby o jeszcze innej rzeczy, że Pan Bóg wcielając się, Syn Boży wcielając się, stając się człowiekiem takim jak my, naruszył w pewnym sensie nienaruszalne granice. Jest tak, aby zburzyć tamę. Jest wielkie jezioro, u dołu jest sucha pustynia i człowiek rozwali tamę i po prostu ta woda się wyleje. To czymś takim jest wcielenie. To jest przedarcie się pomiędzy światami, które teoretycznie nie mają ze sobą nic wspólnego. A z drugiej strony jest to odpowiedź na najgłębsze pragnienie człowieka, żeby być takim jak Bóg. Pamiętamy, że jakby w raju od tego wszystko się zaczęło, że pierwsi rodzice zgrzeszyli nie dlatego, że chcieli być nieposłuszni, tylko zgrzeszyli dlatego, bo chcieli być tacy jak Bóg, stworzeni na obraz i Boże podobieństwo. I w jakiś sposób my wszyscy, jak tutaj jesteśmy dotknięci przez to wydarzenie. Jakby można tak powiedzieć, że tak jak jesteśmy zależni od naszych rodziców, od naszych dziadków, od kultury, w której żyjemy, tak samo to wcielenie Chrystusa przemieniło absolutnie model i istotę, dotknęło ontycznie każdego człowieka. Najprostszy przykład. Byłem teraz na rekolekcjach na północy, tam mamy takiego zaprzyjaźnionego proboszcza, zaprosił nas tam, byliśmy tam, głosi Słowo Boże. Malutka wioseczka, piękna gotycka katedra, 1300 osób mieszka w okolicy. W katedrze zimno jak na Syberii. Msza święta, 25 minut, bo człowiek zamrzały, woda w ampułkach. No i pierwsza myśl była taka, no kto przyjdzie. Każda msza, pełny kościół ludzi. A na samym końcu, jak już było najzimniej, to przyszło gimnazjum. I tak patrzyłem się do tych młodych ludzi, myślę sobie, no i po co oni tu przyszli? Czy mogli być pójść na piwo, nie? Kto ich tutaj przyprowadził? To jest właśnie ta przemiana, która się dokonuje przez wcielenie. Czemu tutaj jesteście? Nie. Też Pan Bóg was jakoś przyciąga do siebie. Przecież gdyby każdy z nas usiadł i pomyślał, jak to się stało, że Bóg się znalazł w jego życiu i że nagle w nas w jakiś sposób miłość do Boga zapłynęła, przecież nie ma wyjaśnienia na to. To jest absolutnie niewyjaśnialne. I to jest właśnie efekt wcielenia. Ojcowie Kościoła, jak się zastanawiali nad tajemnicą wniebowstąpienia Pańskiego, jest takie piękne kazanie Leona Wielkiego z IV wieku, z V wieku. Leon objaśnia, prawda, że Syn Boży wstąpił do nieba nie po to, żeby nas opuścić, tylko o tym się zajmiemy więcej jutro, żeby nam przygotować miejsce w domu Ojca.
No i Leon patrzy na tych apostołów, tam, których opisują Dzieje Apostolskie, jak stali smutni, że Jezus ich zostawił. I Leon wypowiada zdanie, które jakby jest fundamentem tego, tej prawdy wiary. Mówi, że to, co było widzialne w Jezusie, przeszło w sakramenty. Tam mówi misteria dosłownie, no możemy tłumaczyć jako sakramenty, ale w ogóle w tajemnice. Czyli to wszystko, w jaki sposób Bóg się udziela, przede wszystkim drogą sakramentalną. I teraz efektem wcielenia jest chociażby to, że zgrzeszę ciężko i pójdę do drugiego człowieka i on mocą Bożą odpuści mi grzechy. Coś, co wcześniej było zupełnie niemożliwe. Urodzi się mi dziecko i dzieciaka zaniosę do księdza, do diakona. Jak nie ma, to drugi człowiek, ja sam mogę ochrzcić. I wiem, że już na wieki wieków będzie należało do Pana Boga, że jest członkiem Chrystusa. Tak jak mój palec należy do mnie, tak to dziecko należy do Syna Bożego. Że jak ktoś zakocha się i żyje z żoną po Bożemu albo z mężem, mają dzieci, to jakby wypełniają plan Boży, są żywą ikoną Kościoła. Czego by człowiek nie dotknął teraz w swoim życiu, to jest wysokie, niskie, codzienne, nadzwyczajne. Wszystko jest przeniknięte mocą wcielenia. Już nic nie jest takie samo. Właśnie dlatego, bo Syn Boży stał się człowiekiem. I to jest fascynujące, że tak jakby wcześniej Pan miał jakąś blokadę. Nie? Jakby nie mógł, nie chciał takiej łaski dać ludziom, tak radykalnej przemiany świata i życia, dopóki nie stał się jednym z nas. I co ciekawe, zwróćcie uwagę, że zanim Syn Boży wylał na nas to wszystko, to sam stanął przed człowiekiem jak żebrak, i to jeszcze przez posła, bo przez anioła, i prosił Maryję o to, żeby się zgodziła dać mu swoje ciało, bo przecież on się narodził z jej ciała, to była krew z jej krwi. A przed Józefem, tak jakśmy to wczoraj rozważali, żeby nie zabijał, żeby wziął w opiekę. W pewnym sensie to właśnie, to jest taki taniec, nie? My dajemy Panu Bogu trochę, a Pan Bóg daje nam nieskończenie więcej. I to jest właśnie ta tajemnica takiej dynamiki wcielenia. Jak więc widzimy po tej wydarzeniu, nic nie jest takie, jak było wcześniej. Dlatego też ojcowie wschodni, to jest właśnie na teologii greckiej, zwłaszcza bardzo mocno obecne, mówią, że właśnie samo wcielenie już zbawiło świat. My bardziej mówimy, że prawda, wydarzenie misterium paschalne, męka pańska, prawda, a właśnie ojcowie raczej rozciągają to, oni nie dzielą tak wschód, tak bardzo nie dzieli Triduum od misterium Bożego Narodzenia, to dla nich to jest jakby jedno wydarzenie. U nas ojciec Franciszek, ten, który zajmował się, redagował mszał rzymski po Soborze, właśnie kiedyś mówił z takim wielką złośliwością, że jest odwieczny spór między świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a jemu się tak po prostu tylko wydaje, że gdyby nie Boże Narodzenie, to święta Wielkanocne są po prostu niemożliwe. Bo nie ma jakby opcji na to, żeby bez Bożego Narodzenia Syn Boży poszedł na krzyż. Pomyślmy zatem o tej przemianie, która się dokonała 2000 lat temu. Jeśli macie jeszcze czas, zdrowie, też możecie poszukać. Myślę, że w internecie znajdziecie na pewno homilię, którą święty Jan Paweł II mówił 25 grudnia, jak byłem o północy, kiedy otwierał rok jubileuszowy, rok święty na 2000 lat chrześcijaństwa. Otwierał drzwi święte u świętego Piotra i właśnie mówił o narodzeniu Syna Bożego, narodzeniu, które absolutnie odmieniło bieg historii. Bardzo piękne kazanie, właśnie mówiące o tej przemianie, która się dokonała przez wydarzenie, które ówczesnym ludziom absolutnie umknęło. Więc tym bardziej myślę, ta tajemnica niech nas przenika, kształtuje naszą pobożność i nasz sposób myślenia o świecie, o Bogu, o nas samych.